Szymon Lebron z tej strony, kolejny odcinek Ciętej Gadki. Jesteśmy pod klubem Unik, a skoro Unik, to Radek Paczuski. Siemanko. Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj poniedziałek, więc jak zwykle tydzień zaczynamy treningiem MMA z trenerem Robertem Joczem. Będzie naprawdę kilku mocnych zawodników, m.in. zawodnika SW Arek Rzosek, Jacek Siekiera. Szykujemy się do naszych walk. Pierwszy w kolejności Jacek, już w listopadzie w Radomiu. W dalszej kolejności będę walczył ja z Arkiem, jeszcze Marek Samoczuk na KSW w styczniu pewnie odejdzie, chociaż jeszcze, zobaczy, to nie jest potwierdzona informacja, ale... Zakulisowe informacje. Dokładnie, troszeczkę taka informacja, która pewnie zostanie potwierdzona w najbliższym czasie, natomiast na pewno będzie fajny trening, zapraszamy serdecznie. Chodźcie, idziemy do klubu, pokażemy jak wam kto wygląda. W klubie, którego właścicielem jest Radek ze swoim bratem Kamilem. Dokładnie, zgadza się. Unik, jesteśmy na Pradze. Dokładnie, jesteśmy w Aninie, to Praga Południe, niektórzy zaliczają do Pragi Południe, natomiast jak chcemy sprecyzować, to Warszawa, Anin. Ulica 6 Powszechna 23, Unik Fight Club, dawne kino Wrzos, kiedyś było tutaj kino, był teatr, teraz aktualnie jest to sala, myślę, że jedna z czołowych sal na pewno w Warszawie, jeżeli chodzi o sporty walki. Prowadzimy tutaj różne dyscypliny, bo mamy przecież boks, judo, karate, krav magę, MMA, oczywiście kickboxing, boks tajski. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o sporty walki, to cała gama możliwości. Każdy może przyjść, znaleźć coś dla siebie. Mamy też zajęcia crossfitowe, mamy zajęcia dla dzieciaków, dla kobiet. Także no, każdy coś dla siebie tutaj znajdzie. Czyli całkowity amator też sobie tutaj, że tak powiem, oczywiście. Szczerze powiem, że 90% naszego klubu to są amatorzy, czyli osoby, które trenują dla siebie, dla zdrowia, dlatego, żeby schudnąć i nie chcą trochę nabrać pewności siebie, nauczyć się walczyć. Każdy ma inny cel. Myślę, że 10% to są te osoby, które chcą startować, mierzyć się na zawodach czy na walkach zawodowych.
czyli osoby, które stawiają na to jako swoją pracę gdzieś tam w przyszłości, no to jest tylko mały odsetek, a tak naprawdę więcej osób przychodzi, bo lubi sporty walki i chce się czegoś nauczyć. A ty trenujesz tylko zawodowców? Wiesz co, ja tak naprawdę teraz głównie zajmuję się swoimi treningami, szczerze powiem, że mało mam tego czasu dla poświęcenia dla swoich uczniów. Mam kilku zawodników takich, którymi się zajmuję indywidualnie, natomiast jest ich niewielu, a po prostu głównie skupiam się na tym, że trenuję sam i toczę swoje walki dla Federacji KSW, najwyższa półka europejska, także no, trzeba tam się temu wszystkiemu poświęcić i postawić na 100%, bo w przeciwnym wypadku no, nie ma sensu tego robić. No tu w ogóle mocna ekipę macie w Uniku, tak? No bo jesteś ty. No tak, jest. Mamy czterech zawodników KSW chociażby, ja, Arek Wrzosek, Jacek Siekiera, Marek Samociuk, to jest czterech zawodników najlepszej federacji w Europie KSW. Więc no fajny team się stworzył, też są kolejni zawodnicy aspirujący też no, najwyższe trofea, na razie walczą dla mniejszych federacji. Tu też Albert, którego dzisiaj spotkaliśmy. Tak, Albert, oczywiście, tak, też. Albert Ocimkowski, no i Bartek Fabiński, który jest head coachem, ale też jeszcze aktywnym zawodnikiem. Ostatnio walczył na walce wieczoru dla Federacji Strife i też wygrał w ładnym stylu. Także no ta grupa nasza, tutaj ten nasz team się cały czas rozrasta i cały czas wznosimy się na wyższy level. Też fajny team mamy przecież trenerski, którym head coachem jest właśnie Bartek Fabiński, ale mamy od stójki Dawida Mańkowskiego, Kamila Paczuskiego, od zapasów Paweł Kipen, Sebastian Wrzos od parteru, trener Robert Josz, który jest takim drugim trenerem od MMA. I też to wszystko nadzoruje. Trener Janka Błachowicza. Dokładnie, trener, który były trener Janka Błachowicza, który doprowadził go do mistrzostwa UFC. W tej chwili gdzieś tam drogi się rozeszły, natomiast no, jest to bardzo, bardzo doświadczony trener, który był na najwyższej półce, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę sportu, tak? No bo jedyny mistrz UFC, którego mieliśmy w historii, to jest Janek Błachowicz i właśnie to wszystko się stało, wydarzyło za kadencji trenera Roberta Jocza, więc no, cieszymy się, że też z takimi ludźmi dzielimy salę i od takich ludzi możemy się uczyć. No doświadczenie niesamowite, więc słuchajcie, jeśli szukacie treningów, to jest odpowiednie miejsce. Oczywiście. A jak to się w ogóle zaczęło, że zrobiliście z bratem, bo to wcześniej był klub Radości? Dokładnie, wiesz co, to była taka historia, że w 2013 roku zaczęliśmy taką pracę już jako właśnie taką własny klub, własne działanie, tak? W 2013 rok, stara sala bokserska w Radości, mocno spartańskie warunki na ulicy Tomaszowskiej, to było w Ochotniczej Straży Pożarnej, taka bardzo, bardzo spartańskie warunki, ja tam pamiętam nawet kiedyś na treningu mieliśmy minus 15 w środku, trenując, bo tam nie było jak ogrzewania, Rocky. Dokładnie, no coś takiego jak Rocky, powiem szczerze, nawet może bardziej jeszcze spartańsko niż w pierwszej wersji Rockiego, no ci co tam trenowali, to pamiętają jak było, nie było kolorowo, ale mieliśmy pasję, mieliśmy miłość do tego sportu i nic nam nie stanęło na przeszkodzie, żeby dalej trenować. Ja pamiętam, że właśnie jeszcze wcześniej, bo ja w 2009 roku zaczynałem w tej sali trenować pod okiem trenera Mieczysława Kowalczyka. Od kiedy dostałem klucze do sali, to praktycznie codziennie byłem tam i trenowałem, nawet święta, nawet Sylwestra, Wigilię i tak dalej. Po prostu tak byłem zmotywowany i taką miałem chęć do nauki, że po prostu trenowałem codziennie. No i później w 2013 roku zaczęliśmy też tam już naszą pracę trenerską. Dwa lata to było, odbywało się w Radości i od 2015 roku jesteśmy tutaj w Unique Fight Club w Aninie. Też ta sala przeszła ogromną ewolucję, bo tak naprawdę już w 2014 roku jakieś prace remontowe wykonywaliśmy tutaj na miejscu. W 2015 roku, 9 maja dokładnie, otworzyliśmy salę tutaj Unique Fight Club. No i cały czas tutaj działamy i cały czas, można powiedzieć, ta sala gdzieś tam ewoluuje, cały czas te warunki się poprawiają, jest coraz lepiej, a oprócz tego ten nasz team oczywiście się rozrasta i sportowy. Mamy też mistrzów świata w juniorach, takich naszych adeptów, na przykład chociażby wychowanek Dawida Mańkowskiego, Oskar, który zdobył mistrzostwo świata, zdobył mistrzostwo Europy w juniorach, także no tutaj zaczynał od zera, także to jest też czymś takim się pochwalić, to już jest coś, to już jest coś, że chłopak, który przyszedł tutaj, uczył się wiązać bandaże, uczył się zakładać rękawice tak naprawdę i jak postawić gardę, zdobył mistrzostwo świata, zdobył mistrzostwo Europy. Także cieszymy się, że te nasze działania przynoszą efekty i mamy się czym pochwalić, mamy tych medali naprawdę mistrzostw Polski, no chociażby też Bartek Botwina, który zdobywał też mistrzostwa Polski, Puchary Polski, Dawid Mańkowski wcześniej też, jak jeszcze aktywny był, też zdobywał. No mamy naprawdę sporo tych medalistów,
Ty też utytułowany. No ja tak, też, bo... ja wiadomo, jak walczyłem, to też 7 albo 8 razy tytuł Mistrza Polski zdobywałem w różnych formułach. Low kick, Muay Thai K1, w tych właśnie... Amatorskie Mistrzostwo Świata. Amatorskie, tak? Mistrzostwo Świata, dokładnie. W ogóle nie wiecie, ale, z Radkiem chodziliśmy do szkoły średniej razem, więc ja już pamiętam wtedy, że dokładnie. W boksie już też miałeś tam osiągnięcia. Tak, jeszcze wtedy boksowałem. Pamiętam, w Gablotce było twoje zdjęcie i jakby szczycili się. Tak. Pierwsze takie... No wtedy sukcesy bokserskie już się pojawiały. Też w ogóle to taka ciekawa historia, jak wracamy do tych czasów szkoły jeszcze. Pamiętam, że ja tak sprawiałem trochę problemów też, można powiedzieć, wychowawczych, bo już gdzieś tam stawiałem mocno na ten sport. No i wiadomo, że w tym wieku to była taka trochę konkurencja w klasie, kto zrobi z siebie większego błazna. Też mi dobrze to wychodziło, niestety. Ale to było takie śmieszne, wiesz, bo pamiętam, że właśnie jakby sprawiałem trochę tych problemów i tak dalej, a po kilku latach ze szkoły z gimnazjalnej i tak samo ze szkoły właśnie średniej odezwała się do mnie pani dyrektor z jednej i z drugiej szkoły, czy mógłbym przyjechać, porozmawiać z uczniami, taką rozmowę odbyć motywacyjną na temat sportu, więc to też takie było fajne właśnie, że zostałem doceniony, że gdzieś tam ta moja praca i te osiągnięcia zostały zauważone i koniec końców też... Szkoły, w których uczestniczyłem w zajęciach, były dumne, że miały takiego absolwenta. Ja też chętnie tam zawsze wpadam i odwiedzam, więc... Ale tak, mistrzostwo tam jest tak, DSF byłeś, później FEN też byłeś. Tak, byłem mistrzem DSF-u, później gdzieś tam transfer do FEN-u, Federacja Fight Exclusive Night, też zdobyłem tytuł mistrzowski, pas mistrzowski. No i później już tak naprawdę transfer do MMA. Już wszystkie walki, zostałem jakby niepokonany w FEN-ie. Przeszedłem do MMA, zaczynałem od federacji ACA. Tam 3 zwycięstwa i transfer do KSW. Na Skarpowiaki chyba miałeś walczyć, nie? Ale do tego w końcu nie doszło. Wiesz co, nie doszło do tej walki, tam jakaś była różnica wagowa. Ja chyba w cięższej wadze wtedy walczyłem. W końcu walczyłem z Jarkiem Lechem. Co tak naprawdę, bo to był debiut. To był debiut w ogóle mój wtedy z Jarkiem Lechem. I to była walka taka, kurczę, trochę, można powiedzieć, mocno ryzykowna, bo ja ćwiczyłem dokładnie wtedy kilka tygodni dopiero MMA, a już walczyłem z chłopakiem, który był ukształtowany jako zawodnik MMA, który miał sporo doświadczenia, sporo walk zawodowych, chyba 8 czy 9. I to było takie trochę ryzykowne, natomiast wygrałem tą walkę, udało mi się walkę utrzymać w stójce przez prawie 3 rundy, dopiero na koniec trzeciej rundy zostałem obalony, ale przetrwałem do końca i wygrałem przez to, że po prostu te dwie pierwsze rundy to były zdecydowana moja dominacja. Natomiast teraz, jak mam trochę szerszą perspektywę i inne spojrzenie na ten temat, to wiem, że to było bardzo ryzykowne posunięcie, wziąć zawodnika, który ma już tyle doświadczenia w MMA i umie przewracać, umie kontrolować walkę na ziemi, a ja tak naprawdę w tamtym momencie, wiadomo, mocno strajkersko się czułem, natomiast czy jiu-jitsu, czy zapasy w tamtym momencie, no to było tak naprawdę... Początki. Dokładnie, moje początki i taka faza embrionalna. Czyli MMA się wzięło dlatego, no bo tak, Muay Thai, kickboxing, no to no naprawdę praktycznie wszystko już osiągnąłeś, że tak powiem. No tutaj amatorsko, na naszym właśnie, byłem mistrzem Polski w tym zdobyłem Mistrzostwo Świata Amatorskie w K1. Wiesz co, to na pewno tak, wzięło się stąd, że po pierwsze to było kolejne wyzwanie, tak, no i też taka wyjście z rutyny, tak, bo jak robisz coś już przez wiele, wiele lat, to jakby ten trening trochę mniej zaczyna się sprawiać takiej satysfakcji, a tutaj po prostu trenując MMA, zapasy, parter, cały czas jest coś nowego do nauki i cały czas czujesz, że się rozwijasz. To, co daje ci po prostu większą satysfakcję i chęć jeszcze do dalszej pracy, więc to jest na pewno takie wyzwanie, no i też oczywiście aspekt finansowy. Pamiętajmy, że MMA to jest sport numer jeden teraz w sportach walki i wszystkie inne są daleko, daleko za nim. Tak naprawdę nawet boks już jest za, oczywiście boks na najwyższym poziomie, przede wszystkim waga ciężka, tam można dobrze zarobić. Natomiast jeżeli rozmawiamy tak ogółem, no to MMA jest dużo lepiej, no i najlepiej oglądanym sportem, dofinansowanym, jest dużo większe zainteresowanie w MMA. Łatwiej jest o sponsorów walcząc w MMA niż w innych dyscyplinach sportu walki. To też zasługa duża KSW, do którego właśnie chciałem przejść, że no, ogromne wyróżnienie jako dla zawodnika, prawda? Że zaangażowanie do ogromnej organizacji, największej w Polsce i też w ogóle w Europie. Tak, bardzo duży projekt, wiesz, KSW już od wielu lat na rynku, zawsze robią fajne walki sportowe, stawiają na sport. Pieniądze też można zarobić. No oczywiście. No i co, pamiętajmy też, że Federacja UFC, te walki wszystkie jeszcze pamiętne, Conora McGregora, no to też na pewno to mocno rozpromowało MMA, bo wielu ludzi spoza
tej dyscypliny, jakby nie trenujące MMA, często interesowało się bardziej konferencjami niż samymi walkami, więc jakby te konferencje pamiętne, te riposty cięte i tak dalej, to zostało zapamiętane. Wiele osób zaczęło się interesować MMA w tamtym momencie. Oczywiście KSW, myślę, że tak naprawdę walki freakfightowe też w pewnym stopniu stworzyły to, że... Tak, oczywiście, bo wiesz co, większe zainteresowanie się zrobiło sportami walki. Ludzie z innych branży, z innych dyscyplin zaczęli trenować sporty walki. Ludzie, tacy szarzy, zwykli, powiedzmy, zobaczyli, że to jest sport dla każdego, że każdy może trenować, że to nie jest sport dla jakiejś czarnej strefy, dla tylko pewnej... Dla marginesu społecznego. Dokładnie, dokładnie, że to jest sport dla każdego, każdy może przyjść trenować i fajnie spędzić czas, w fajnej atmosferze, zrobić naprawdę dobre cardio. Ja uważam, że nigdzie tak się człowiek nie zmęczy, jak na sportach walki. No tak. Więc no cóż, to jest świetny sport, który uczy charakteru, uczy dyscypliny, no i oczywiście walczyć, tak? No i tak, KSW, dwie pierwsze walki wygrane, później dwie kolejne przegrane, no ale no nie z byle kim, no bo jedna z Romanowskim, to więc też bardzo dobry zawodnik. No tak, dokładnie, były dwie walki, pierwszą przegrałem tam nieznacznie, powiedzmy, na punkty, bo było werdyktem 2-1 sędziowskim i kolejna walka z Michałem Materlą przegrana. Też top. Nie, tak, legenda. No dokładnie, legenda, nie? No fajne, fajna, dla mnie to była super takie wyróżnienie, szansa zawalczyć z Michałem. No niestety walka tak się potoczyła, jak się potoczyła. To jest MMA, początek był fajny, a później zostałem trafiony i tyle. No to jest MMA, mała rękawiczka, błędów nie wybacza i po prostu jedno trafienie często kończy walkę. Dla mnie jest to nauka, wyciąga wnioski tak, żeby później po prostu w przyszłości takich sytuacji nie było. No tak, ty masz 30 lat, więc to jeszcze jak na zawodnika. Jeszcze to... oczywiście, słuchaj, w formule MMA to i do 40 walczą niektórzy. Ja tak planuję sobie do 37, więc jeszcze 7 no, lat, 6. No 40. Dokładnie, dokładnie. No, słuchaj, Janek najlepsze lata swoje tak naprawdę jeszcze mistrzem UFC chyba był mając 39 lat, więc no. I też tak naprawdę się rozwinął, bym powiedział, bardziej po tym 35 roku życia w tej formule. Nabrał wiatru w żagle. Bardziej niż wcześniej, więc tak naprawdę no, mam nadzieję i też mi się wydaje, że mój prime oczywiście jeszcze jest przede mną i te najlepsze czasy, najlepsze nadejdą, walki dopiero. Nadejdą, dokładnie. A kiedy jest najbliższa walka? Kiedy, najbliższa walka będzie na początku roku, tak, po ostatniej walce miałem operację, złamana ręka. Teraz myślę, że będzie walka na początku roku, jeszcze nie zdradzamy szczegółów, natomiast już niedługo, ja jestem już w formie, a będzie jeszcze. Ty zawodnika znasz, którym walczysz? Jeszcze nie. To się okaże. No dobra, a jakieś plany w takim razie, skoro po KSW, jakieś jeszcze jest coś, co jeszcze byś chciał, no nie, jakieś UFC albo... Wiesz co, to są takie daleko idące plany, wiesz, tak naprawdę ja jestem takim... Teraz skupiam się na tym, żeby po prostu najbliższe walki wygrać, wiesz, bo to trzeba odwrócić tą kartę, tak jak powiedziałeś, ostatnie dwie walki przegrałem, teraz trzeba wygrać i dalej będziemy myśleć. Ale na marzenie? Razie tak, UFC marzenia każdy ma, wiesz, chciałby zawalczyć w UFC, nie? Chociaż, wiesz, gdzieś tam powalczyć, stoczyć parę walk. Dokładnie, no to jest spełnienie marzeń być zawodnikiem UFC. Natomiast na ten moment skupiam się na najbliższym czasie, a najbliższy czas to są walki dla KSW i tutaj... I tutaj chcę wygrywać po prostu, to jest dla mnie najważniejsze na ten moment. Stoczyć walki fajne w KSW, wygrywać i się rozwijać. I rozwijać. Dokładnie. Tego Ci, Radek, życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejny odcinek Cięte Gadki, Radek Paczuski, przyszły mistrz MMA, bo tylko tego Ci brakuje tak teraz, jest. Tak? Tak jest. Najlepszego, trzymajcie się. Trzymajcie się, dzięki wielkie.